Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam kolejną ciekawą rzecz, a będzie nią taka oto ładowarka procesorowa, która potrafi naładować nietypowe ogniwa typu na przykład 18650. Zapraszam do oglądania. X-Star VC2 to taka niestandardowa ładowarka, za pośrednictwem której możemy naładować na przykład tego typu ogniwa, czyli na przykład ogniwo 18650, ale nie tylko, bo również 18700, 22650, 25500, 26650 oraz wiele innych niestandardowych, na przykład 10440, 14500, dużo, dużo można wymieniać. Sama ładowareczka posiada tutaj panel LCD, jak widać. Także tutaj jest zasilana poprzez podłączenie do byle jakiego kabla USB. Tutaj jest wejście micro USB. I tak ona się tutaj prezentuje. Posiada ona dwa niezależne kanały. Także możemy ładować obydwie baterie naraz. Posiada zabezpieczenie odwrotnego włożenia akumulatora. Ładowarka wyłącza się po naładowaniu akumulatora. Zabezpieczenie termiczne, zwarciowe. Posiada technologię łagodnego startu ładowania, co zapewnia wyższą, dłuższą żywotność ogniw oraz potrafi reaktywować naprawdę bardzo głęboko rozładowane ogniwa. Tak ona się tutaj prezentuje. Mamy tutaj ślizgacze. Bardzo dobrze trzyma się podłoża. Nie ślizga się. No i za chwilkę przetestujemy X-Stara VC2. Całość została zakupiona na portalu, ale drogo, za 66 zł na dzień 24 listopada 2017 roku. Zapomniałem jeszcze dodać, że do naszej ładowareczki otrzymujemy taki oto fajny pokrowiec z logiem X-Stara. Dobrze, podłączymy sobie naszą ładowareczkę teraz do wejścia micro USB, oczywiście kablem, który został dołączony do ładowarki. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować wszyściutko. No i tak, ładowareczkę już mamy podłączoną, jak widać. Ukazują nam się ładne trzy zegary, rodem jak w jakimś samochodzie. Na górze tutaj mamy pokazane natężenie ładowania naszego ogniwa. Tutaj mamy aktualne napięcie naszego ogniwa oraz tutaj wartość w miliamperogodzinach, która okazuje nam pojemność ogniwa. Z drugiej strony analogicznie jest wszystko to samo, bo tak jak wcześniej wspomniałem, ładowarka posiada dwa niezależne kanały. Także ładnie to się prezentuje, a teraz postaramy się podłączyć, dajmy na to takie ogniwo 18650. I zobaczymy, co się będzie dziać. Jak widać, wskazówka już nam poszła do góry. Aktualne na napięcie pod 4,1 podchodzi i już widać, już 1 mAh poszła do tej oto bateryjki. Naprawdę ładowareczka daje naprawdę wiele możliwości. Super sprawa, naprawdę polecam. Nie wiem, czy wspominałem, ale ładowarka też potrafi zreaktywować głęboko rozładowane ogniwa. Dosyć szybko ładuje, jak widać już 5 mAh. Także bardzo ciekawa rzecz. Z tego, co się orientuję, na rynku jest też wersja VC4 od X-Stara i tam już mamy chyba 4 niezależne kanały. W ogóle możemy też ładować chyba tamtą ładowarką ogniwa typu AA, AAA. No jak widać, ładowareczka daje radę. Tak ona się prezentuje. Przed momentem było 5 mAh i jak już widać, już jest praktycznie 11.
Także jak najbardziej polecam Wam, moi drodzy, ten oto produkt. Oczywiście osobom, które używają tego typu ogniwa, tak? Ogniwa tego typu są używane do na przykład mocnych latarek, do laserów oraz wielu innych rzeczy. Także jeszcze raz polecam Wam wszystkim ten sprzęt. Ja dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.